Dzisiaj zmieniamy kartkę w kalendarzu, ponieważ mamy pierwszego dnia. Dzisiaj jest 1 grudzień, co oznacza, że od dzisiaj zaczynamy vlogmas, więc zapraszam Was do oglądania. Tutaj już wymieniłam Soni wodę do picia. I dostaję swoje śniadanie, jest to karma Brit, sucha. I to jest takie śniadanie Soni. No a co będziemy robić później, to dowiecie się w dalszej części tego filmiku. A tutaj Zuzia już głodna czeka, jak jej dam coś do jedzenia. Ma po prostu miseczkę. Właśnie niedawno przyszła do mnie paczka. Jest to paczka ze sklepu internetowego Zooplus. Tu Soniek wącha, bo to jest paczka dla niej. I mogę Wam oczywiście powiedzieć, całe zamówienie było głównie ze względu na kalendarz adwentowy dla psa. Tak, w tym roku zdecydowałam się zamówić kalendarz adwentowy dla psa i znalazłam go na stronie właśnie Zooplus. Ponieważ w zeszłym roku nie kupowałam kalendarza adwentowego dla psa, tylko zrobiłam go własnoręcznie. I jeszcze możecie filmik z tego, jak robię kalendarz adwentowy dla psa, zobaczyć na kanale. Jest taki filmik, w którym pokazuję, jak łatwo, prostym sposobem zrobić kalendarz dla psa. I ja zamówiłam coś jeszcze, nie tylko kalendarz, ponieważ tam minimalne zamówienie musiało wynosić daną kwotę i ja, gdybym chciała zamówić sam kalendarz, to po prostu nie przywieźliby, bo byłoby za minimalna suma. Kalendarz adwentowy dla psa prezentuje się właśnie tak. Naprawdę jestem bardzo go ciekawa, ponieważ nigdy nie zamówiłam kalendarza dla psa. Tak jak mówiłam, w zeszłym roku zrobiłam własnoręcznie. Sonieczka wącha, bo czuję, że tutaj są przysmaki, ale nie wie, jak się do nich dostać. I jest oczywiście tutaj 24 jakieś przysmaki. I ten kalendarz jest, zawiera ten kalendarz właśnie głównie chyba takie gryzaki i takie przysmaki typu naturalnych. Nie są to jakieś przysmaki takie nienaturalne, tylko właśnie z takich gryzaków. I zaraz Wam pokażę dokładny opis tego kalendarza. Teraz Wam po prostu chciałam pokazać, jak on wygląda. I kalendarz jest z firmy Rocco. Tutaj mamy oznaczone, że jest to Zooplus. No i firma Rocco, takie właśnie. I teraz Wam pokażę opisane, co zawiera dokładnie ten kalendarz. I teraz już razem z Sonią od 1 do 24 grudnia będziemy otwierać jedno okienko. A ja teraz za chwilę idę z Sonieczkiem na spacerek. I tutaj Wam pokażę. Mam oczywiście szafkę z ubrankami Soni i z różnymi tam akcesoriami. I prawdopodobnie pójdzie w tym sweterku. Jeszcze zobaczę. Ale chyba w tym sweterku pójdzie na spacerek. Chodzimy sobie tutaj z Sonią po mieście. Na takim spacerze. Nie wiem, czy ten spacerek będzie godzinny, czy coś takiego. Nie wiem, sobie na takich gorskich, żeby było i ciepło. My już jesteśmy po spacerze. Sonia teraz śpi, bo Sonia zawsze w dzień sobie śpi, zwłaszcza jak wróci ze spaceru, to jest zmęczona i śpi. I ja teraz wybiorę się do sklepów, ponieważ chcę poszukać jakiegoś kalendarzu adwentowego dla siebie, bo dla Soni już mam. No i nie wiem jeszcze, w jakich będę sklepach, ale myślę, że coś Wam tam może nagram. Wiem, że na pewno będę w Tesco. Jeszcze w jakichś innych marketach. I będę też w stacjonarnych sklepach, więc jeżeli się coś uda, to Wam nagram. No i zapraszam Was do dalszej części filmiku. A Sonia też sobie pośpi teraz. Jesteśmy na zakupach w Tesco. Teraz czas na otworzenie kalendarzy adwentowych moich i Soni. A to są nasze kalendarze. Sonia ubrałam taką apaszkę. A tak jak już Wam pokazałam, to jest kalendarz Soni. I teraz Wam pokażę swoje kalendarze. Więc to jest mój kalendarz i go kupiłam w jakimś sklepie w markecie. To jest kalendarz z czekoladkami, taki najzwyklejszy. Oraz jeszcze mam taki jeden kalendarz, chyba był w Biedronce kupiony, ale jego nie będę chyba otwierać co każdy odcinek, tylko tam co kilka odcinków. Ale najpierw zaczniemy od kalendarza Soni, no bo to jest oczywiście kanał psi. Więc otworzymy kalendarz Soni. Tutaj mamy jedynkę, widzę. Zaraz to jakoś otworzymy. Tutaj widzicie, Sonia już wygląda. Taki mamy gryzak. Taki gryzaczek nam się dzisiaj trafił. Tutaj widzicie, okienko jedynka jest już puste. I fajnie, że ten gryzak jest zapakowany w taką folię, że nie musimy tego od razu otwierać, bo widzicie. Czy można od razu otworzyć? Można tam pod kawałek, a resztę zakleić w tej folii, bo to jest takie, że można zamknąć. Jeszcze Wam pokażę, że w samym środku są takie dwa gryzaki, więc jak macie ten kalendarz i macie dwa pieski, to możecie im dawać jeden jednemu, drugi drugiemu. Więc fajnie, że są dwa. Ja teraz Soni odłamę kawałek. Ogólnie bardzo to śmierdzi czymś takim jakby z wołowiny. Czy Wam tak pokażę? Dwa takie gryzaczki. Ja zaraz łamę kawałek. To już łamałam kawałek tego gryzaczka, to jej zostawię na później, na inny dzień. A tu dam jej ten kawałeczek, żeby zjadła sobie teraz. I Sonia dodaję sobie swoją dzisiejszy przydział smaczków z kalendarza adwentowego z 1 grudnia. I w sumie dobrze, że jej dałam kawałek tylko od tego, bo widzę, że ona tu dość długo je, więc... Ja to, co jej zostało, te gryzaczki, to wkładam sobie tutaj do puszki, żeby miała na później. I teraz otworzymy okienko z mojego kalendarza. Więc tutaj mamy jedynkę. Sonia moim kalendarzem też się interesuje, więc zaraz przewrócimy, zobaczymy, co tu jest. Jest to taki śliczny czekoladowy aniołek. Sonia też się nim interesuje, bo Sonia się wszystkim interesuje. Tak jest dzisiejsza czekoladka na dziś. I teraz jeszcze otworzę ten kolejny kalendarz i zobaczymy, jak tam jest czekoladka. W tym kalendarzu jest tak dziwnie, bo jest to w wersji jakiejś takiej gry, więc nie wiem dokładnie, jak te okienka się tutaj otwiera, ale wydaje mi się, że na starcie będzie jako pierwsze, więc zobaczymy. I tutaj widzimy, gdzie mamy czekoladkę. I jest to taka łyżwa po prostu. I oczywiście pamiętajcie, że czekolady nie można dawać psom. Ja oczywiście tego nie daję, więc Wy też pamiętajcie, że z tych kalendarzy dla ludzi czekoladkowych nie możecie w ogóle dawać swoich. Już wszystkie pierwsze okienka z kalendarzy z 1 grudnia mamy puste. Pierwszy vlog ma zaliczony. Jeżeli film Wam się podobał, stawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.